Witam bardzo serdecznie w studio Radia Wnet, pan Krzyszimir Dębski. Witam serdecznie. Witam, witam. No, czy życie jest nowelą? To jest pierwsze pytanie? Pierwsze pytanie jest to. To pytanie jest bardzo istotne. Mianowicie rozumiem, że chodzi te, w zasadzie o piosenki. I są tacy autorzy, którzy piszą teksty i muzykę jednocześnie, prawda? A są tacy, którzy zadaniowo wykonują dorabianie muzyki do tekstu, na przykład. Albo pisze się melodię tylko, bo, bo zamawiają melodię kontrahenci i ktoś inny dopisuje teksty, prawda? No, i wtedy życie nie jest nowelą w ogóle. Ponieważ <laughs> <laughs> nie ma łączności. Można powiedzieć, że najlepsi są ci autorzy, którzy piszą i muzykę, i, i teksty, prawda? No to tak podobnie z filmami, prawda? Scenariusz i reżyseria to jest bardzo często najlepsze filmy. No właśnie. Ale się okazuje, że taki wysiłek wielu ludzi, pomysły wielu ludzi, z, łączone, jak, tak, jak jest w jak jak filmie, właśnie, że to powoduje, że, że filmy są. Lepsze, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co by było, gdyby to scenariusz pisał ten, a nie ten. Albo że dlaczego to już nie było wcześniej wymyślone w sposób inny, prawda? Wiem, że czasami są drastyczne pomuki. Słynny producent hollywoodzki na przykład chciał film zrobić rysunkowy dla dzieci o słoniu o historii słonia. I całą ekipę stuosobową wziął w samolot i tam był mój kolega, więc stąd wiem, jak było. I polecieli do Brazylii. No i tam dopiero się okazało, że. Że nie ma słoni w Brazylii. Ojej. Więc <noise> na takim poziomie też bywają sytuacje, że się nie można dogadać. No tak samo nie można się czasami dogadać, że, że tekst zupełnie nie pasuje do muzyki. No. Całe szczęście mnie się tak za często no, nie zdarzało. Ale to się zdarzyło, tak? Bo mówimy o y, Życie jest nowelą muzyce do filmu y, serialu, no, można powiedzieć. Klan. No tak. Znaczy, to czy to tekst... pan nie znał tego, tego tekstu wcześniej? No nie, nie, nie. Znaczy ja pisałem y, muzykę. Zaraz, jak już nie wiem, czy był tekst i ja pisałem muzykę albo odwrotnie. Raz, a jestem albo tak, albo tak piszę. I, ale była sytuacja taka, właściwie to, to mogę opowiedzieć anegdotę, że z żoną znanego tekściarza byliśmy na obiedzie i ona mówiła, że ja to w ogóle nie umiem pisać w ogóle piosenek. I moje piosenki nigdy nie będą żadnymi przebojami. No i w związku z tym yy, wziąłem kartkę, znaczy nie kartkę nawet, tylko chusteczkę, która była na stole, sobie leżała. Zrobiłem, narysowałem pięciolinie i nutkami napisałem melodię. I powiedziałem, że ta piosenka, proszę bardzo, zatrzymaj sobie i ponieważ ja się zajmę dodatkowo takimi sprawami, ale aha, bo on był zarzut, że ja nie umiem. Tak. Więc mówię, że się okaże, że umiem, no publiczność poka pokażę. A nie ty, żono tekściarza, prawda? I wezmę innego tekściarza, bo tutaj ten tekściarz to mi tylko zepsuje sprawę. No i rzeczywiście i to było na dobre i na złe. Na dobre i na złe. A na dobre i na złe to pan mieszka teraz gdzie? Miejsce, mieszkanie, dom, gdzie pan mieszka? Ja mieszkam na Wilanowie. Na Wilanowie, w Polsce. No bo e, ja... Przez sekundkę miałem takie, y, y, taki, taki pomysł, że pan może mieszka gdzieś za granicą, ale na, na Wilanowie. Nie wiem dlaczego taki miałem pomysł, bo tak, y, 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 wiem, że ce, celebracja no, 70. urodzin trwa. Tak? No tak, tak, ale rzeczywiście mieszkam, no, teraz mamy akurat czasy, że można mieszkać w różnych miejscach, prawda? Można. Szczególnie jak się zajmuję pracą taką zdalnie. Można wysyłać nuty, mogę wysyłać teksty, czy mogę wysyłać no, książkę, napisałam, więc ją wysyłam do, do wydawnictwa, więc można mieszkać za granicą. Są rzeczywiście tekściarze, niektórzy mieszkają za granicą, na przykład na Dominikanie. Ja mieszkam, wyjeżdżam też często do, do takiego kraju, gdzie, gdzie pięknie, piękne wina są i piękne. Czyli to są sprawy. Włochy prawdopodobnie. Nie, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Ale to już niech będzie tajemnica. Nie, to niech pan powie. Nie w Gruzji do Gruzji jest to. wspaniałe no Włochy są wspaniałe, ale Gruzja również jest inna i wspaniała. No właśnie. Na, 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 teraz tak jeżeli chodzi o. Muzykę. Ja chciałem. Bo do, do tekstów pan różnych pisał. Między innymi do tekstów Stanisława Barańczaka muzykę pan pisał do wierszy, do Wisławy Szymborskiej wierszy. A to są mniej znane. Pana, że tak powiem, utwory nie są w obiegu, no bo znane są, no właśnie, no już rozpoczęliśmy od takiego, no takiego mainstreamu, naj, najbardziej, że tak powiem, no niewysokich lotów, powiedzmy, ale wchodzących w krwią że tak powiem, Polaków, tak jak klan, bo wszyscy znają klan, no ale oczywiście ogniem i mieczem. No i Uzielona Ukraina i pieśń haha, e, ha, 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 linki. Halinki dobrze mówię? Heleny. Heleny, Boże kochanie, to moje takie właśnie. No, słysza, słuchałem to przed chwilą i, i tak. Ale e, czym teraz pan, e, właśnie jak, jak z tymi tekstami? Właśnie to było pytanie. Jak pan odobiera tych, bo do Herberta pan nie pisał. Do, też napisałem Herberta, do y, Jana Pawła II, do Karola Wojtyły napisałem. To pięknie. Nie wiele rzeczy, znaczy wiele, nie, nie wiele, ale między innymi operę. Operę. Tak. I w tym w ten sposób na Karol Wojtyła stał się moim librecistą. Można no powiedzieć, tak, takie są dziwne rzeczy. Pisałem muzykę również do tekstów Sofoklesa. Wielu starożytnych pisarzy. Do, do, pisałem do trzech Muszkieterów libretto, do Szeromskiego. No to takie znajomości mam bardzo szerokie, szerokie a, a, i, a, i bardzo to jest fajne, że mm, można obcować z takim człowiekiem, bo tak jak się czyta i to można się zachwycać, można widzieć, że to jest fantastyczna rzecz, ale, ale jak się jeszcze pisze i muzykę do tego, no to już całkiem trzeba wejść w ten duch tego, tego autora, w duch tego pisarza, poety czy filozofa, jak to bywało. No i to jest wtedy niesamowita frajda. Oczywiście jest obawa, strach, czy w ogóle, no jak można, bezczelnym jest się człowiekiem, jeżeli się zabiera do takich tekstów, prawda? No ale i teksty liturgiczne z kościoła katolickiego i prawosławnego i z innych kościołów też brałem na warsztat. No, to jednak już taka praktyka jest od, od wielu, wielu wieków. No, że kompozytor sobie może pozwalać na takie rzeczy, no więc ja też tak z, trochę z nieśmiałością, z, z, z obawami, z, 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 z pokorą, ale zabieram się czasami do, 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 zapraszam do współpracy, no właśnie samozwańczo takich wielkich ludzi, którzy mnóstwo wnieśli do naszej kultury no Właśnie, bo czy pan na przykład czytał teksty Sofoklesa po grecku, bo to też jest muzyka, przecież to e, e, grecki język. Ja na przykład czasami sobie słucham e, na przykład Homera e, czytanego po grecku I, i jakby znając tekst, ale nie znając greckiego w sensie takim, że nie, nie, nie rozumiem poszczególnych fraz, ale wiem o co chodzi, tak, no imiona się pojawiają, tak? ale to jest taka niesamowita muzyka, na przykład grecki język. No bo właśnie, bo i dlatego ja się za to zabieram, ponieważ o tym już teraz się nikt nie uczy, ale właśnie tego nie stosuję, ale to były stopy metryczne w języku greckim. Były akcenty, były trocheje, jamby, specjalne sposoby akcentowania słów. Teksty te były skandowane i, i miały ten właśnie rytm budowy szkielet y, rytmiczny niesamowicie i przez to są bardzo muzykalne te teksty. One są recytowane, nie mają melodii, ale mają niesamowitą podto Czystość właśnie przez to, że, że te akcenty wychodzą. Ja pisałem yy, na przykład symfonię Nihil hominem mirabilius est, yy, to pisałem w przekładzie łacińskim. Ale łacina to samo ma. Łacina jako starożytny język również miała to skandowanie, czego już się nikt nie uczy nawet na polonistyce, na, na językoznawczych studiach. I, no, i nie niektórzy to, się ale troszkę. Ale niektórzy tak. Są niektórzy, takie niższe. Niektórzy tam, tak, się no więc y, dlatego właśnie sięgałem po teksty starożytnych języków. Nawet myślałem o, o hebrajskim językiem też się zajmowałem, ale w niewielkim stopniu. A, ale tutaj to, to jest właściwie taki bardzo fantastyczny bodziec, żeby, żeby zupełnie sięgnąć po inną inny rodzaj muzyki niż się dotąd robiło. Na pewno pan lubi... Y, 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 y. Chorały gregoriańskie, wydaje mi się. tak. Na Oczywiście, pierwsze, chorały gregoriańskie fantastyczne, to jest rzecz. Mogę powiedzieć, że w dużej mierze jestem kompozytorem, dlatego, że byłem ministrantem w katedrze w Kielcach i tam grał fantastyczny organista, profesor Jerzy Rosiński. To były czasy, gdzie organiści no, w kościołach mogli tylko grać. Jeszcze nie było mody, to znaczy pozwolenia na granie koncertów na organach. Właściwie to tylko gdzieś w, na uczelniach muzycznych, niektórych może, gdzie były organy, coś, i ten, ale ten y, profesor Rosiński, kolega zresztą mojego ojca, który był dyrektorem szkoły muzycznej w Kielcach, również y, chór prowadził, a on y, grał, sobie improwizował, harmonizował przepięknie chorał gregoriański, właśnie. I tam, właśnie, księża, byli zmuszeni do śpiewania dość porządnego, bo, bo pilnował ich i fantastycznie, no, on nauczył mnie takiego harmonizowania. Myślę, że większość moich umiejętności to właśnie pochodziła z tego czasu, kiedy no, przez parę lat słuchałem fantastycznego, fantastycznego improwizowania harmonicznego. No to taka podobna ścieżka, że tak powiem, ja znajduję analogię. Ostatnio zajmowaliśmy się dość sporo Jerzy Nowosielskim, którego sztuka wyrastała właśnie z chodzenia do cerkwi. On nawet on był, e, najpierw był, e, nawet był w, e, w klasztorze, później miał 14 lat ateizmu, ale chodził do cerkwi, żeby nabierać, e, później wrócił do religii, dostał jakby ponownego objawienia, ale właśnie nabierał e, Właśnie tego, takich poczucia estetyzmu i tego, potrzeby piękna właśnie w cerkwi, śpiewy, obrazy i tak jakiś dalej. I jakiś taki rodzaj mistycyzmu też. Był mu potrzebny w XVIII wieku ale i później. I to jest też no właśnie, że... No i analogię znajduje z pana. No z i takie obcowanie. Ja bym miał, no byłem, tam miałem 12-13 lat, ale no, wiedziałem, że to jest wielka sztuka. O, no i... Słuchałem, jakie to są akordy, jak to w ogóle. No, tu już złożyłem do mszy, nie za bardzo tam się przykładałem, a, a słuchałem. Jakie tam rozwiązania harmoniczne pan Rosiński grano. <laughs> w sumie tak było. No i był pan jego uczniem później, czy nie? Nie, nie, nie wyjechaliśmy nie? z Kielc, to w Kielcach była, wyjechaliśmy, mój, mój ojciec był dyrektorem szkoły muzycznej krótko, no ale nie należał do partii. Więc go wy, wyrzucili. Więc wyjechaliśmy do. On wyjechał pierwszy do Lublina, potem. No To wtedy były czasy żeby wymienić mieszkanie czy coś, to och, ileś to lat trwało. I w, potem w Lublinie był ojciec, dyrektorem szkoły muzycznej. No też... I też się tym zajmował właśnie. Bym bardzo, no, znał łacinę dobrze z liceum pr bo przed wojną był uczniem liceum PR-ów w Lubieszowie. I, I tak troszkę właśnie wchłonąłem. I, I myślę, że to, że potem improwizowałem po wielu latach jazzowo, to też było, wywodziło się z tego, że się nasłuchałem. Ludzi improwizujący inaczej, ale też w sposób swobodny. No właśnie, jazz, z regułami ważnymi. Co ma z wspólnego z Chorałem No jednak ma, tak? No ma to... oczywiście, bo to jest ten sam system Durmol, który, który mało kto wie, że to i Pitagoras wymyślił. Skalowanie dźwięków. To wszystko starożytni Grecy już znali, umieli. Czyli pan lubi matematykę. Ale piękne przedstawienia teatralne, i matematyka, i ścisłe myślenie, a nie bałaganek. Nie, nie rozumiem matematyki, to znaczy, ma, jestem humanistą. No właśnie, odwrotnie. No <laughs> matematyka właśnie jest podstawą humanistyki. No nie całej, można no. było wejść do Akademii no Platońskiej bez no właśnie. znajomości no właśnie. geometrii. No. No właśnie, to to no. był jakby warunek sine qua non, żeby wejść do, do, w ogóle do szkoły platywa, tak? Oczywiście. <laughs> no dobrze, a jak. No to jak się... Również no. trzeba by było być ładnym, sportowanym chłopcem chłopcem i mieć piękne ciało, co też bardzo było w Akademii Patańskiej. No, ale bardzo z... było ważne. No ja rozumiem. Trzeba to, to dodać. No ale przecież na przykład taki Sokrates to był Żydul straszny. Ezop też po prostu... No dlatego właśnie tak, tak zwalczali też tych, co byli ładni. No. Ładniejsi. No to rywalizacja na każdym polu. No ale, no ale się jednak kochali. No, trudno, trudno odmówić, że tak powiem Platon no, no, uwielbiał Sokratesa, no jakby przecież no większość no dialogów. Tak. No a to był brzydalnie prawdopodobny, no, z tego co widać. No więc tutaj to, 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 to muszę te dwie to takie malutkie, ale takie malutkie. No wyjątkiem musiał być. Musiał, no właśnie potwierdzają reguły. Piękno że... ducha było ważne. A właśnie. jak to się stało, że pan został kompozytorem w ogóle? Czy pan miał, kiedy to był taki moment, czy pan już chce komponować w ogóle? No, chodziłem do szkoły, jestem produktem takiego normalnego, tego, tego niby postsowieckiego modelu szkolnictwa artystycznego. Tak samo było w Rosji i, i potem w Polsce. Przed wojną były szkoły bardzo nieliczne, i to szkoły takie konserwa, typu konserwatorium. A właśnie z Rosji przeniesiony był już w latach 60. system takiego szkolnictwa muzycznego, ale w jednym. Czyli chodziliśmy do jednej szkoły, aby o matematyka, następny przedmiot to było kształcenie słuchu, przypuśćmy, potem tam było biologia, a potem było tutaj fortepian, a tu był chór, a to był tutaj. Wszystko było razem. I taką szkołę skończyłem liceum. Na fortepianie i na szybca grałem. I tak gdzieś w trzeciej liceum. Ojciec mój był kompozytorem to jest ważne sam komponował sobie i, i w ogóle bardzo. Wszechstronnym człowiekiem był i malował. I, i, no, do szkoły mebli nie kupował, tylko sam robił. Całe lato i ja z nim. Byłem pomie więc pomagierem stolarskim i, i, i melioracje robiliśmy. I ja kopałem. Mój ojciec jest inwalidat tylko wytyczał szlaki. Więc 75 metrów rowu melioracyjnego w ciągu wakacji kopałem. Miałem 12-13 lat. Młodszy brat trochę pomagał. No takie było wychowanie i ta, ta szkoła była... I się okazało, że no, nie zła, że potem y, przenieśliśmy się do Lublina. Tam skończyłem liceum, właśnie, bo ojciec stracił pracę. No i potem już stwierdziłem, że po, pójdę na studia muzyczne. No bo że mnie to interesuje, że spróbowałem komponowania, napisałem parę utworów. Na no, egzaminie trzeba było je pokazać. No zagrałem na fortepianie i dostałem się na studia. I myślałem, że będę poważnym kompozytorem, poważnym człowiekiem. Aż tu nagle się okazało, pierwszego dnia poszedłem zobaczyć, jaka jest sala, jaki jest fortepian. Pierwsze zajęcia miałem mieć, a tu ktoś gra, zespół Jamblek taki był, gra piosenki jumbly. W sąsiednim, ale nie za bardzo dobrze. Nie wytrzymałem, zapukałem tam do tej, tej klasy drugiej, a tam był starszy uczeń, student rok już wyżej, jak później się okazało. No, i że on właśnie gra, bo Jambli, bo będzie już zespół zrobił, już dzisiaj grają pierwszego dnia studiów. Z tym, że on już był po roku. Że już w klubie od nowa gra zespół i on właśnie się uczy się, sobie przypomina, bo, bo repertuar mówi: A ty słuchaj, właśnie, właśnie, a ty może ty co? Tu studiujesz, tak? dostajesz się, no ja mówię: No, no, no na kompozycji. A to ja też na kompozycji, ale słuchaj, to może zagrałbyś wieczorem, bo nie mam jeszcze składu, szukam muzyków. Na czym grasz? Ja mówię, no, no na fortepianie. Ja mówię, nie, nie, na fortepianie to ja gram. A na czym jeszcze? No na skrzypcach. A już wiedziałem, że nie chcę w ogóle na skrzypcach grać. W życiu już koniec. Skrzypce skończyłem średnią i wystarczy. No ale na skrzypcach, No to wiesz, że grałem na skrzypcach. I poszedłem pierwszego dnia studiów. Nie byłem na zaprzysiężeniu na niczym, bo już była próbka mała i wieczorem już graliśmy w klubie od nowa. No to... W Poznaniu. I już potem codziennie grałem. No i tak tam się improwizowało, tam się różne muzyki różne słuchaliśmy, ludzie chcieli różne rzeczy tańczyć, różne grać. To był taki zespół pół jazzowo, pół e, lekko progresywno-rockowy, ale błyskawicznie właśnie przeszliśmy już do jazzu. Oni mieli w Akademiku nagrania, czego ja nigdy nie słyszałem i mnie prosili, żebym spisywał, więc spisywałem solówki. No i tak samo kształcąc się, Zostaliśmy szybciutko jazzmenami jazz i pojechaliśmy na jazz na Dodrom tam już dostaliśmy nagrodę i potem koncerty, i szkoła to, już była bardzo mało ważna. Czy to był już ten zespół String Connection? Nie, nie, nie. No, to wcześniej było, że? ale dwóch kolegów byliśmy potem w zespole String Connection. Robiliśmy, Czyli taki, a, taki fundament, że tak było? Fundament, potem tam się nasłuchał Quintet Danka Jarmowicza, potem był taki zespół Warsztat, tak, ale to już zaczęliśmy grać, bo w jazzie jest tak, że się bardzo często wymieniają. E, muzycy, prawda? No chodziłem na gym Session do, do, do remontu. No, górności. to jest też takie, jak tak, też taka tak, przemienność funkcji seksualnej prawie, no. <laughs> można powiedzieć masowa. No i tak potem zespół właśnie nasz tam zdobywał uznanie, płyty, no i, i tak się stałem kompozytorem jazzowym. No, a jednocześnie jednak pisałem utwory poważne. No, a no. potem i piosenki, no, wszystkie do teatru muzykę, no, zgłaszali się ludzie, no to, no to pisałem, film się zgłosił, no to pisałem do filmu i tak dalej. A film kiedy pierwszy się zgłosił? Filmy pierwsze, no to w latach 80. Już, już, już byłem po studiach. Było śmiesznie, że dostaliśmy nagrodę za kompozycję na drzezie na Dodro i pomylił nazwisko i wymienił yy, kolegi nazwisko. Ale on pokazał tylko mi tak, że zruszył ramionami no i odebrał nagrodę, nie sprostował. I on już pierwszy pisał muzykę do filmów. A ja, nagrodzony ten, co <noise> miałem, no trudno, no był kolega, no ja go nie sprostowałem z całej sprawy. Więc o rok później wystartowałem do filmów takich właśnie niedawno Stanisław Lenartowicz umarł. Reżyser animacji, bardzo znany gość z Łodzi. On mnie pierwszy zatrudnił. Gdzieś słyszał mnie, gdzie grałem i zatrudnił i tam dla, dla dzieci filmiki ilustrowałem muzycznie i to były moje pierwsze prace. Potem teatr telewizji z Andrzejem Malszką. Też dla dzieci to były programy. Śmiesznie było, że szedłem korytarzem telewizji, bo tam właśnie już graliśmy jakiś koncert jazzowy. A tu dwóch panów z telewizji bardzo znanych. mówi: o to jest ten gość z Lubli no nie z Lublina, ale bo pan to jest w Poznaniu teraz. Tak, tak. To jest gość, który bardzo tanio i szybko robi muzykę. <laughs> I tak dostałem... Ym, propozycje w Warszawie do telewizji pisania, no i filmy poszły. Tanią, za tym. tak, za, za mało? Tanią jakby... i tak, tak, tak. Wstydziłem się powiedzieć, że drożej. Tak. <grym> że niekoniecznie <to> <grym> takie tanie, tak? No to... Miałem no. tym problemem właśnie z honorariami, bo to trzeba się w No ocenić siebie, prawda, wartość swoją. No to jest bardzo, bardzo trudne. A miałem taką sytuację już później, że film, pisałem muzykę do filmu, Spod, z, wezwał mnie kierownik produkcji na bardzo znany, bardzo znana postać na rozmowę o, o muzyce, Jakie, jaka cena i jak, ja tak, no oczywiście na pięć, ile powiedzieć tyle? No powiem więcej niż ten ostatni film. Był. No może no powiem, no powiem, 40 tysięcy coś takiego powiedział na tamte pieniądze. Yy, a Kierownik produkcji spojrzał w papiery i mówi: O, to fajnie, że pan taki tanie jest. To jeszcze będzie scenografia, jeszcze zostanie. Dobra, świetnie. No to czy nie, Bo nie miałem pojęcia. Nie, nie miał pan menadżera wtedy, tak? No nie miałem menadżera. Nie, no to były czasy, kiedy muzykę napisałem do King Size filmu. No to wszyscy mówili: Ale to teraz zarobisz, ty, ty sobie kupić dwa Polonezy co najmniej. No ale była taka inflacja, o, i znowu mamy teraz inflację, była taka inflacja, że se kupiłem rower. No ale to dla zdrowia <grym lepiej. <grym no, dla zdrowia tak. <grym> Niestetycznie powiedzmy, tak, bo to dwa nie było. Polonez, Ale wszyscy mieli w głowie, że ja zarobiłem i dwa polonezy se kupiłem. Tak, i, I tak to trwało. Ale ta, Miejmy nadzieję, że teraz nie dojdzie do takiej sytuacji, ale już rzeczywiście, bo pieniążki topnieją, prawda? Niesamowicie. <grym> To no, on, Ale generalnie rzecz biorąc, ja pamiętam taką, taki, esej, taki wiersz Zbigniewa Herberta o, o Gogenie, tak? I kto wystawia swoje. E, 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 kto rozumie sens Kobaltu, to nie wystawia swoich prac na, e, na market, do na, na, na sprzedaży. To pa, pamiętam, no, Gogen. E, no tak, bo e, to, to może się też do, dotyczyć muzyki, prawda? Też, że jak się już wchodzi w muzykę, to się zapomina o tym, e, no bo, bo już się jest muzyką. Tak, no, tak. Bo, bo właśnie wszyscy, którzy i Dogen też, no, co, pojechał na wyspie i tam przecież już nic nie sprzedawał. No nie. <laughs> nie, nie wiedział, ile to jest warte, ani nic. Potem się okazało, że to straszliwe są pieniądze. Teraz już szczególnie, że to rośnie, że też że sztuka jest bardzo no, nieobliczalna, jak, jak może jej wartość wzrastać, prawda? No nie, spadać. No tak, no to jest ogóle, to jest, jest, trochę inna rozmowa, tak? Ale no, generalnie rzecz biorąc, no, ja, ja mam takie wrażenie, że, że bardzo często właśnie artyści nie potrafią roz... no właśnie dlatego są menadżerowie teraz i tak dalej, i tak dalej, bo mena... No głupio e... mówi się o pieniądzach, tak. No no samemu się. I tak, dalej, tak no. jakby, m, potem mówią produ, tam ci producenci, bo, ale bezczelny, co jakie są, on, on, on się ma. No. No, no, bo to jest typowe, że jedna branża drugiej w ogóle nie rozumie ani wagi, ani ceny, ani jaka to jest wartość. No, no właśnie. No, a pracuje Pan nad czym teraz? Teraz piszę następną operę. operę. Piszę swoje rzeczy, ponieważ no, są takie czasy, że nie ma zamówień, już nie ma zapotrzebowania, że się zupełnie zmieniło. No. Potrzebni są zenkowie w ich harmoniach w operach. No i to, co sobie piszę, tak do szuflady, różne rzeczy. No ale Niektóre się, się sprzedadzą może kiedyś. Może nabiorą wartości, jak będę na jakiejś wyspie. <noise> I pewnie może tak będzie. No ale dzieją się też piękne rzeczy. Ja w piątek byłem na, na mszy wazowskiej w Bazylice Świętego Krzyża. Fantastyczny koncert. No to muzyka z XVII, XVI wieku. No i, i się dzieją rzeczy też bardzo, bardzo wartościowe. Pan gdzieś chodzi na, na koncerty takie, y, y, teraz na przykład? No, chodzę na koncerty, oczywiście. Chodzę przy... na koncerty, no to, bo to jest bardzo ważna rzecz, że się myślić, co, co po naszych czasach zostanie. Co zostanie, przypuśćmy teraz, z tych 20 lat, co są. No i to Okazuje się, że najważniejszym czynnikiem jakiejś takiej y, trwałości czegoś jest co? Były płyty gramofonowe, upadły, się rozbijały. Były CD, które mają dropy. I się psują, już nie słychać, nie odbierają dźwięk. Za, za 20 lat może w ogóle już nie będą do odegrania. Nie, nie będzie już tych nośników. Były kasety na magnetofonie Thomson i tam się grało, rwały się, teraz się rozsypują już. Te szpulki pamiętam. Szpulowe właśnie. były takie, były UBS, jakieś w ogóle wynalazki nie bywały. No i teraz co? Jedno z drugim nie jest kompatybilne i nic, nic, nic z tego nie zostanie. I te płyty trzeszczące, piszczące, czy jakieś. Okazuje się, że ołówek i papier, gdzie się zanotuje myśl ludzką, jest najbardziej trwałym, trwałym nośnikiem kultury. A że wydarzy się, że ktoś oświetli budynek lampą i mówią, że to wspaniały mapping teraz, a nam jakieś miliony na to idą, jakieś te rzeczy. No nic z tego nie wynika. No co wynika z tego? No. No mamy postępującą degradację. Na pewno mamy, mamy problem, że dopiero teraz ta te, wazowska te, te Musza została zagrana, no bo jak tak było, niestety. I, I to jest też właśnie symptomatyczne, że właśnie Władysław IV studiował we Florencji i był muzykalny i słuchał kameraty florenckiej tam. Słuchał pięknej muzyki, najwspanialszej, barokowej muzyki, i sobie zaprosił, za zaprosił, no ściągnął sobie, zapłacił orkiestrę barokową. Do Warszawy. I która grała operę. La Serva Padrona. Była w Warszawie grana. I orkiestrę, z orkiestrą dyrygowała Francesca Caccini. Kobieta była dyrygentką w Warszawie. Córka Francesco Kaciniego, który został we Florencji. Więc można powiedzieć, że to niesamowite, było osiągnięcie cywilizacyjne, fantastyczna rzecz. Ona też potem komponowała, sama też, i tu została. A potem przyszedł głuchy brat Jan Kazimierz i rozpędził natychmiast orkiestrę. No, to Bo o... nie rozumiał nic. Tak jak wielu większość ludzi teraz, nic nie rozumie. Co to jest muzyka, że to jest wartość, która zostaje. A tysiące ważnych rzeczy, niby wydarzeń, w ogóle tego nie, po tym śladu nie będzie. I to było niesamowite, że potem całe szczęście, że niektórzy też byli muzykami dworzani albo arystokraci i te, 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 tych muzyków sobie ściągali no, na dworach magnackich się tu pojawią. sobie kapelkę zrobił to to Potacki mówi, ja się wysadzę z większą kapelą a ja będę miał tam inny a Sanguszko mówi, a ja będę miał tylko lutnistów, a ja będę miał to organy w kościołach Fundowano i organy nawróciły więcej ukraińskich czy białoruskich chłopów na katolicyzm niż, niż jakiekolwiek misje kościelne. No. Bo to po prostu szok był, jak wchodzili ludzie do kościoła i słyszeli takie, takie monstrum, które wydaje takie wspaniałe dzięki, prawda? No musiałoby. No i to są rzeczy, to są kamile kam, milowe. Kamienia milowe, kamienia milowe w takiej kulturze, no, które w tej chwili jakby się o tym nie pamięta w ogóle. I bzdurami się zajmujemy i, i się promuje takie kicze bzdury, w ogóle bezwartościowe, z których nic nie wyniknie. No niestety. No nie ukształtują, nie ma tej triady, nie, robię, nie, nie piękna, ma tej ciągłości, to, ogłosi, to jest w ogóle po prostu. No, no, żenada. Nie, nie chcę już wymieniać po nazwisku panów, ministrów, którzy mówią, że ze szkoły pana Rydzyka puszczają nagrania. No przecież to, no, to jest nawet, to jest dziesiąta woda po kisielu tego, disco polo zrobionego w Brwinowie, no. Gdzieś są świetne ośrodki, gdzie studia nagrywają, no. i to technicznie i artystycznie, no wszelako jest żenada, no. No ale są co tygodniowe audycje i to, no, trzeba tego słuchać, no. No ale są też inne audycje, prawda? Są inne. No, już miejsca. ich prawie nie ma. Prawie już nie ma. Jest nie. tutaj, chyba, że mówimy o tej audycji teraz, w której występujemy. No oczywiście, ale w radio Wnet <głos》> A bo innych już nie słychać już w ogóle. No. Przepraszam, ale już. No właśnie w, w innych radiach już jest naprawdę szczątkowe jakieś, można czasami posłuchać jakieś naprawdę muzyczki, ale współczesnej muzyki na świecie komponowanej, no to już nie można bardzo rzadko, ale u mnie, na, u nas się pojawia Monteverdi, pojawia się Vivaldi, się pojawia i tak dalej. I Bomba, tak dalej. To, że świat musi też iść do przodu. Tam to już jest zagospodarowane i to gramy i w kółko na całym świecie gramy, Ale teraz jeszcze jest nowa współczesność. Co po nas zostanie? A pana ulubiony kompozytor współczesny teraz właśnie, którego by pan polecił, żeby. No, później... świetne, świetni są ludzie, którzy też nie mówię, że oni mają mleko, bo i w Stanach i we wszystkich krajach. No, ten mecenas to jest bardzo też kruchy, ale, ale wspierane. Inni są albo przez uczelnie, albo przez fundacje, tak jak w Stanach. Kompozytorzy, na przykład Thomas Ades jest fantastycznym kompozytorem, Brytyjczykiem. John Adams. Fantastyczny gość. No, w wielu krajach są i bardzo awangardowi, i mniej awangardowi są, są różne nurty, które są. W, tylko garstka ludzi może w Polsce wie o tym. Śmiem, ja, na... może powiedziesz 20-30 osób, może to słyszę, może 40. To jest, to jest żenada. To jest czyli żyjemy na pustyni no, kulturalnej. Ja na przykład jakiś czas temu usłyszałem, nie, nie znałem, bo ja, no, ja zajmuję się różnymi rzeczami, jedną, no, lub ukocham muzykę, kocham muzykę ale usłyszałem kompozycję Steve Reicha. I to było po prostu zupełnie mnie takiego niemieckiego kompozytora yy, yy, byłem absolutnie zachwycony Nie, no Steve Reich to jest amerykański. Kompozycji. Amerykański, tak. Reich, to, to ja sobie żydowskiego, żydowskiego to... pochodzenia, ale to jest, to jest taki nurt bardzo popularny. No, przepraszam, że tak generalizuję, może, ale, no, ale popularny wśród ludzi, którzy mało słyszeli. No dobrze. Bo to są ja... rzeczy robione na komputerach i to taka powtarzalność. Ale ja widziałem. Ciągle czy... to się powtarza, taka, taka, taka monotonność i to ludzi, taka transowość ciąga, bo nie mając doświadczenia muzycznego, nie mając wiedzy większej, ulegają takiej sugestii, że to jest coś takiego niebywałego, bo to jest trans i wpada się w trans i to się powtarza i ciągle jest to samo i wtedy ja coś czuję, bo to łatwe jest, prawda? To się naciska komputer i tydidididididididididididididididididididididididididididididididididididididide i za za 3 godziny. A ci wpadają w trans i się kiwają, bo to jest podobne może do jogi albo do taka i takie zapełnia pustkę duchową jakąś już, nie wiem, to sam. Zdumiewające są rzeczy, na przykład, nie, nie uważam się że, no, za żadnego guru, ale jak ludzie przychodzą i mówią, że coś na przykład, okrzykują, że to jest wspaniałe, że to jest genialne, genialne. Ja, ja idę słucham, a tam ludzie, no, no po prostu, i muzyki nie ma, nie uczy się już w szkołach. Nie uczy się w licach, nie uczy się w ogóle, no i kultury się nie uczy, nie uczy się i plastycznych sztuki, i teatralnych, no jakieś kółka, jakieś zapaleńcy tylko nauczyciele coś robią. To wszystko szlak trafił i już w ogóle tego nie ma. No to, ale to jakaś pesymistyczna wizja. No jaka pesymistyczna? Realistyczna, realistyczna, no, no przepraszam, ale, jak... ale już masowo po, na koncertach biją brawo po każdej części ludzie, no już, już machnęli ręką. Ja widzę decydenci, bardzo ważni ludzie, już ja, my, my, w FIF-harmonii narodowej. Jak jestem na koncercie, to się wstydzę przyznać, że, wie, że wiem, gdzie jest toaleta, bo nikt nie wie i wszyscy do mnie potem. Ja muszę setką ludzi chodzić, pokazywać, gdzie to jest. No. Czyli nigdy nie byli. No. I no. nie będę mówił, że to ministrowie. no. Bo no, ministrowie, wiadomo, nie mają czasu. No. Ale oni, oni mają zawsze sekretarki, które im powinny pokazać... No a sekretarki już są <gry> zmęczone już tymi bzdurami i wieczorem już idą spać, no. No ale ja na przykład chodzę na uniwersytet na Okulnik, tam bardzo piękne koncerty. Na przykład byłem na, w zeszłym roku na koncercie klasy Harfy i było. No, piękne. oczywiście, bo. Uczelnie, bo ci biedni studenci pracują, zasuwają, uczą się i pięknie grają. I jest naprawdę też i koncerty mam ze studentami, z różnymi współpracuję i poziom można powiedzieć jest fantastyczny, aczkolwiek coraz mniej jest ludzi. Rekrutacja jest. Ja jestem też pedagogiem. I coraz mniej ludzi studiuje, decyduje się w ogóle na muzykę, na sztukę. Czy ludzie głuchną w związku z tym? Oczywiście, no, że są. Tak? Jeszcze od słuchawek najbardziej. Tu pan redaktor siedzi słuchawka, więc go ostrzegam. No, ale to trochę tak muszę. no są no, głośne, przecież te łomoty są takie, że to się w głowie nie mieści. No, no wiem, no wiem. Ale jak to z przyszłością? A teraz, jeszcze, jak chciałem teraz, bo jeszcze chciałem. No jak będzie z przyszłością, już, ale już pan redaktor chciał. A potem mówi, nie, nie, rzućmy to, bo to temat w ogóle żenujący już jest. No nie, wiadomo, no właśnie pytam, jest, no co będzie. Jest, no. no dobra, proszę bardzo, już lecimy. Co będzie w przyszłości? No, ja... będzie to, że będzie spadała z potrzeby i ranga muzyki sztuki w ogóle i wszystkiego. No, bo. Z... Ludzie są coraz głupsi. No. Czas, czas apokalipsy, tak? W no, pewnym sensie. Ale niestety. to będzie, może, tak jak Benedykt XVI. Będzie ciemność, będziemy w katakumbach, ale później wyjdziemy na światło. Może tak będzie. Musi taki, przejść takiego no, czasu wiem, oczyszczenia, to... ciemności na chwilę. Tak jak Uterus zawil wchodzimy w ciemność, ale później będzie jasność. No, Bo Bóg jest no, przecież. Oczywiście było tak, że, że były fale, fale takie wznoszące się i opadające, prawda? Cały czas yy, jakoś kultura czy. Yy, Potrzeby takie falują. Jedni tracą chęć, drudzy zaczynają dopiero prawda, odkrywać jakieś wartości. No, mam nadzieję, że to tak będzie. Nie, nie całkowicie spadało, tylko że będzie falowało. Właśnie. A jak z religią pana? Pan jest katolikiem? Pan chodzi do kościoła regularnie? Bo no, inspiracje, że tak powiem, religijne w, pańskim, w, pańskim, w pańskiej muzyce i w tym, co pan robił, są. Ale czy one są też, jakby przekładając... Są, ale są to inspiracje kulturowe. Ponieważ kościół był, no, tym mecenasem kultury, mecen architektury, malarstwa, muzyki, sztuki w ogóle. A teraz... Kościół nie jest, niestety. No, ale jako instytucja, yy, może. Yy, jako instytucja, jako mecenas sztuki, jako ten, yy, ta organizacja, która yy, trzymała poziom tego nie ma. Przecież na naszych oczach zniszczono muzykę kościelną. Naszych, w naszych kościołach, do naszych kościołów strach wejść. Nie każdy organista już teraz gra swoje piosenki. Diskopoles jest już, każdy teraz jest kompozytorem. Puszcza sobie bim zim zim zim, Zakonnica pani, no bardzo ładny ma głosik i śpiewa swoje tam gdzieś. Zniszczono chorał Gregoriański, zniszczyło pieśni, przepiękne, no olbrzymi repertor. Przecież to tworzyli właśnie Vivaldi, Bach, najwspanialsi kompozytorzy świata, i tego się nie usłyszy już chyba, że jakiś kościół, jakiś wyjątkowy ksiądz zorganizuje koncert. No, mam. Sporo koncertów w kościołach, gramy różną muzykę, prawda, ale przeważnie no jak siedzę i tam słyszę, co grają wcześniej, bo jest psa, prawda, no da zarżnięto, zamordowano kulturę muzyki religijnej. Na naszych oczach. Tak jak i zarżnięto muzykę ludową już do końca. Już nie ma muzyki ludowej, disco polo dostaje miliony na... Na, daje się miliony na coś, na co nie trzeba, bo oni zarabiają, płacą bilety, idą ludzie, to jest rynek, więc się płaci niepotrzebnie. Nie oni grają, zarabiają, ludzie to potrzebują dobra, ale jeszcze milionowe dotacje na to dawać? I żeby w Fiharmonii Narodowej koniecznie ktoś tam sobie spełni marzenie, że on wyjdzie w Fiharmonii i sobie powyje, z playbacku zresztą. I, i jest tragedia, że w w, kości w kościołach. No, już nie słyszy się organisty, który bardzo rzadko który gra. Tak jak pan Rosiński grał na poziomie. Są, kończą studia, organiści grający, ale dla nich nie ma miejsca właśnie. Tam te miejsca są już zajęte przez domorosłych y, muzykantów pseudo kościelnych. A muzykę ludową to grają właściwie nieliczni z miasta ludzie. Jadą na wieś, bo tam czują jakąś Adam potrzebę. Adam Maniucha Biko. Grają ludzie z miasta, tak, jadą i sobie grają. A, a muzykę ludową, prawdziwą, którą grałem ze skrzypkami ludowymi, mój ojciec stworzył festiwal w Kazimierzu, kapel ludowych. I, prawda, to tu z panem Adamem Glazem, Głazem grałem na festiwalu z autentycznymi muzykami. Wnukowie niszczą im instrumenty. Wyganiają ich z domów. Przestań mi tu pitolić. Są przez własne rodziny niszczeni. No i y, 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 bardzo zdolny skrzypek już taki był, starszy, aby pan pracuje na lotnisku w Dęblinie. Tam przy wojsku nosi jakieś paczki, się dowiedziałem. Nie grają muzyki ludowej nigdzie na weselach. Nigdzie się nie gra. Straciliśmy w ogóle kulturę. Żenada. Są jakieś takie pojedyncze imprezy właśnie w Jugorajskim, Wszystkie Mazurki świata, w Mazurki. No, jakie, ale co to jest? To jest po prostu. Czyli to jest, łamek, to jest minimalna kropelka w całym, całej sprawie. No. No właśnie, właśnie. I właśnie, że nawet i te Mazurki Świata, no to też grają ludzie z miasta, nawet po studiach, prawda, którzy Co, no, odtwarzają coś tego. Ale to nie jest autentyczna już muzyka w zasadzie. Da. No ale też bierają ludzi, też przy, przyjeżdżają pana, no to ze właśnie, strony wschodniej, też przyjeżdżają z takiej... No ale właśnie, bo nikt nie umie śpiewać. Weźmy, za, zacznijmy od piłkarskiego stadionu. Że ludzie wyją jak trzeba Polska, jeszcze Polska. To jest, bo to trzeba się drześć. Nie umieją, że ładny głos, to nie, nie wiedzą, że, że, że przyjeżdża 500 kibiców irlandzkich na stadion dziesięciolecia i jak zaśpiewają wolno, to się niesie, że przekrzykują, nie przekrzykują oni, śpiewają, przykrywają te 20 tysięcy naszych wyjców, którzy nie potrafią razem zacząć i śpiewać. Nasz hymn nawet z dopuszczania nie ma wstępu. Jak ci ludzie teraz hymn polski ogłoszą, stają i co? Ta da da ta, da da Jeszcze polska przygrywka musi być, podać tonację, rytm, i wtedy ci ludzie my, a to na nagraniu państwowym, który nie można zmienić, bo jest w konstytucji zapisane. Że bez wstępu i ludzie nawet jakby chcieli, to nigdy nie mogą to zrobić. To no, zrobić No właśnie, no właśnie. Ale i, i, i co, i co to, te wycia obrzydliwe ludzie już się tak uczą. W szkołach angielskich, irlandzkich, w wielu krajach się śpiewa hymn. I dzieci są przyzwyczajone. Stają i śpiewają sobie hymn, uczą się, śpiewają. nie wstydzą się, że ktoś słyszy. U nas się ludzie wstydzą, że ten usłyszy. No, ludzie wstydzą śpiewać. Kiedyś śpiewać, tak nie śpiewają. Y, parę rzeczy znają i, i właściwie tylko po, po gorzale. No, ja jestem abstynentem, to nie wiem. No. Pijacy ryczą właśnie, to tak, a wtedy są już odważni. A brałem udział wielokrotnie na przykład w warsztatach młodzieży unijne. Wymiana. Dzieci z, z, ze Słowacji, czeskie, węgierskie, polskie. to tam jeszcze był? Mołdawia chyba. I gramy klasyczne, bo to warsztaty klasycznej muzyki. Gramy, ćwiczymy, ja dyryguję, gramy orkiestra, yy, skład klasyczny. Potem w świetlicy jest poczęstunek, kompocik, tam coś tego, a tu raptem Słowacy. Patrzy, tu koncert, mi był skrzypek, a to on już wyciąga cymbały. A tu w fistułkę jakąś, i grają muzykę ludową, i na głosy śpiewają, i ryczą, i lala, i potem Czesi, a potem Węgrzy, a potem a Polacy, no teraz Polacy pokazują, bo są, bo są kulturalni. Mówią teraz wy, proszę pa, dla was miejsce teraz. A Polacy, yy, co, 10 yy, yy, minut szła dzieweczka, a drugie zwrotki już nie, już koniec. Kompromitacja, dzieci ze szkoły muzycznej. No to, no to a co z, normalnie z normalnej szkoły? Słaba szkoła muzyczna. Jaka słaba szkoła? No właśnie grają, nie, klasycznie grają, tylko że już nie ma, przecież nie ma folkloru, się nie uczy, nie uczy się niczego. No, Mój się zajmował folklorem właśnie. I du bo no skandal po prostu. No. No, ale pan jest pedagogiem, może pan wpływać na to? No a ja już mam studentów, tych ty, ty, ty wybranych studentów, którzy grają, instrumentaliści, którzy chcą komponować, my rozmawiamy o no, zupełnie inne rzeczy. A też im mówię, uważajcie, no, folklor jest ważny. No, tu trzymajmy odrębność, na, nasi kompozytorzy najwięksi czerpali z, z folkloru Ale to było rękami. dawno, ale to było dawno. A teraz jeszcze co, co ktoś robił. No, są takie zespoły coś, ale to jest no, minimalne, to jest jakiś no, w zaniku wręcz. No. Nie chcę mówić więcej, bo, bo widzę, że tu pana no, i słuchaczy ma ja się, ja się martwię, ale no niestety nie mam pozytywnych wiadomości. Nie ma pan wiadomości. dobrych wiadomości. Nie, nie ma mam pan... dobrych wiadomości, nie mam. I widzę coraz gorsze wiadomości a, a na horyzoncie. Jeszcze chciałbym, bo zbiera się rocznica rzezi wołyńskiej i pan napisał ważną książkę, tak? Nic nie jest w porządku. Jeszcze chciałbym o tym, o co pana zapytać... Czy, bo kilka lat temu czytałem wywiad z panem, mówił pan, że Ukraińcy stoją w takim rozkroku, z którego nie mogą wyjść? Czy jest jakby to taka patowa sytuacja? Czy teraz, w obliczu tego, co się stało przez ostatnie dwa lata, czy myśli pan, że, że jest szansa na, nie wiem, czy to pojednanie, czy na, na zbliżenie się? Nie, no na razie nie ma żadnych ruchów, nie ma m, niestety. Ten patriotyzm ukraiński, wielki, teraz wa walczący, on jednocześnie się łączy z, z tendencjami nacjonalistycznymi. To widzę. Ci, a, a, batalion Azow, czy to się w telewizji tylko widzi, no, no, mają naszywki banderowskie, prawda? Oni mają no, bohaterów i to utrwalają. To jest nie, nie to, że się y, zmniejsza się, że zaczyna się coś rozumieć, tylko odwrotnie. W rządach koalicyjnych, a takie mamy na Ukrainie, najmniej ważne resorty się daje tym partiom najmniej ważnym. Czyli ta na, nacjonalistyczne, bardziej te ukrupowania, oni mało ważni są, więc zostają oświatę, która jest tak de facto I bardzo ważna. Piszą ważne. i tak. I oni. Yy, Wiadomo, że nacjonaliści najsilniejsi są, no, Tarnopol, Wów, prawda, tutaj zachodnia Ukraina, a Ukraina, to w głębi dalej, to są w ogóle, nie słyszeli nawet, a w Kijowie Banderowiec, to było pejoratywne określenie wariata, zgubka, no i zbrodniarza. Ale to się teraz w szkołach wszędzie i ujednoliciło, że bohaterem mamy, i tak uczą w szkołach, Wszędzie, już w całej Ukrainie, Bandera był bohaterem i i tak dalej. I pomniki wszędzie rosną jak po, na grzyby po deszczach fantastycznych, i w wielkich miastach, i małych miastach. I, I jest odwrotna tendencja od prawdy. No właśnie, pra my, oczywiście my to znamy u nas, że mamy też ludzi takich, którzy nie chcą przyjąć że, prawdy o, no nie wiem o II Wojnie Światowej, o, o Holokauście, no, o, o, o stosunku o komunizmie. Niektórych rzeczy się też nie unika mówienia, bo to jakieś wstydliwe jest, a to a takie i owakie, ale yy, no, yy, na Ukrainie to jest, jeszcze jest dużo bardziej zakłamywane i, i idzie w odwrotnym kierunku niż racjonalizm by nam podpowiadał. I a serce? Proszę I serce, no, że też, no, że to nie jest czas teraz. Czas na badania naukowe są każde, badania historyków, no, no, zawsze można. Znaczy, co to nie jest czas? Że Ukraińcy nie są gotowi. No na co mają być gotowi? Na to, że będą jeszcze dzieci ich jeszcze uczyły się jeszcze większymi no, ekstremistami, jeszcze mniej będą rozumiały z Europy, z tego, że, że jesteśmy wielonarodową. Społecznością, że musimy być tolerancyjni, musimy mieć inne spojrzenie i rozumieć, że, że się popełnia wady i się do nich przyznać. No ale w odwrotnym kierunku wszystko idzie, niestety. Nie ma wyraźnych deklaracji prezydenta Ukrainy, a polska polityka jak panu. No katastrofalna jest. No. No, katastrofalna. No. To, powinniśmy podręczniki czy książki drukować w języku ukraińskim dla tych, którzy tutaj są w Polsce, żeby ich uświadamiać co, co było, złe i tak dalej. No ale tego się nie robi w ogóle. Bo książka, ja, szuk, ja ją znalazłem na Allegro, to była bardzo droga. droga w ogóle kupiłem e-booka pańskiej książki przed tą audycją i przeglądałem e nawet nie wiedziałem, że jest e-book. No jest. No widzi pan. może no, no będą tam tjemy, <noise> a pan o tym nie wiedział. Nie, ale to już y, takie żarty, ale y, to ważna książka. Czy pan y, tą, z tą książką też jeździł na, y, na spotkania i rozmawiał pan o tej tak, książce? Tak, tak, jest y, na spotkania, ale to głównie przychodzą na te spotkania właśnie y, ludzie pochodzący z tamtych terenów i potomkowie ofiar, którzy z, z tą raną żyją, że nie mają grobów, że nie mają... No właśnie, to jest informacji, takie że, takie, że na przykład, nakumacja. no właśnie, że, no, jaki to jest problem ekshumacji na przykład, prawda? No przecież... No wydawałoby się, że prosta rzecz... Zobaczmy, zobaczmy. żołnierze są teraz y, ekshumowani no i tak samo ekshumowują DNA się robi, tylko niestety te, co DNA robiono, y, zrobiono już w tym okresie y, Poroszenki. Było, były jakieś zezwolenia, to się okazywało, no, że co, że to jest nie, bardzo niewygodne dla Ukraińców, ponieważ no, oni i, lansują tezę. Ci tacy, troszeczkę może bardziej zeuropeizowani, że to były symetryczne walki, że Polacy też, też mordowali, to, też robili. No, moc ale niestety, to jest ale morszy. proporcje są no, zdumiewające. prawda. UPA miało 60 tysięcy żołnierzy, czyli bojców. A 24 Dywizja Wołyńska, która dopiero na wiosnę 44 roku powstawała, to miała 5000 osób, a z tego większość to byli no, inwalidzi, kobiety, dzieci, starcy, Żydzi ocaleli z, z, z gett, no jakiś jeden oficer był. Dopiero chyba w maju właśnie przyjechało kilka oficerów z Warszawy. Więc kto miał walczyć? I jeszcze trzeba wiedzieć, że było na, na tych terenach wschodnich, na Wołyniu i na, na, na tym całym pasie przygranicznym, prawda, województwo lwowskie i tak dalej, to było yy, yy, yy. Sowieci, gdy przyszli, znaczy w 1939 roku była mobilizacja do wojska i ponieważ to było daleko na tyłach, to się prawie dobrze udało. I ci mężczyźni poszli walczyć nad Wzórą, u Kleberga, więc był odpływ sił męskich w tych terenach. Potem przyszli Sowieci. Sowieci, aha, no, Ostaszków i tak dalej, mordowanie oficerów, aresztowania i wywózki z miejsca na Syberię. I głównie w pierwszej kolejności Polacy, też mężczyźni. I w związku z tym tam zostały tylko kobiety, starcy i dzieci na terenach tych. Więc potem kto, gdzie, kiedy miał walczyć z, z Ukraińcami. A trzeba wiedzieć, że, było, że w wyniku I wojny światowej na tych terenach wschodnich to było 12% Polaków i Ukraińców po, i Żydów też, przepraszam, 16-12%, a 60 parę procent byli Ukraińcy oraz no, Ormianie, Rosjanie, Białogwardziści, prawda, się o nich mówiło. I to w czasie I wojny światowej Ukraińcy byli traktowani jak swoje przez Rosjan i, i nie byli mordowani. Reszta tutaj tych narodów, to, to, to trwało półtora roku. To front stał na, na pasie od Niemna do, do Zakarpacia. No to więc to była, to była straszna, straszna gehenna i dwa kilometry o całej linii kolejowej. A szła linia kolejowa z Petersburga do Wiednia i z Moskwy do Berlina. Więc było spustoszenie totalne na tych terenach. I ten bakter zresztą zbrodni wtedy już, w pierwszej wojnie światowej, już się też no, bardzo umocnił, że potem mordowanie cywilów było bardzo proste. Stało się, prawda? No i, i o tych rzeczach się w ogóle nie uczy, nie, tego, i, i, i tych właśnie. Jak nie docieramy do prawdy, to nie możemy zbudować przyszłości. No nie, nie ma prawdy historii Ukrainy. No o nigdy uważają, że to nieprawda, to, że prawda, Jak się kłócą tam, no ale yy, machnowcy, prawda, no, no, czy wszyscy armie Denikina, jakieś te, te to mieszana, bo nie wiadomo, kto był Ukraińcem. Zresztą yy, problemy były i właściwie są jeszcze też z taką deklaracją narodowościową na Ukrainie też. No i tych ludzi, którzy tam pochodzą. No też y, pamiętam, że Tadeusz Roszewicz napisał właśnie do Jerzego Nowzewskiego, do którego wspomniałem, po 20 latach znajomości, bardzo bliskiej. JORKU, dlaczego ty mi nie powiedziałeś, że jesteś łemkiem <laughs> po 20 latach znajomości, prawie widzenia się codziennie. No tak było, że sami Ukraińcy, spis powszechny był tuż przed 1938 roku na terenach wschodnich. W województwie y, lwowskim to Większość, my byśmy ich nazwali Ukraińcami, oni na narodowość wpisali rusińską. Czyli nie mieli też świadomości jeszcze, że są Ukraińcami. Dopiero właśnie ten nacjonalizm, potem banderowców, silna akcja, w czasie wojny już, potem spowodowała tą właśnie, że, że, że ten nacjonalizm wzrósł i że oni siebie umieli wreszcie nazwać i zdefiniować. Niestety na naszą czy jeszcze musi trochę wody upłynąć, żeby to wszystko się, że tak powiem, doprawyśmy no, dopłynęli. Obecne władze nie robią nic, prawda też. Ale niestety. Ta, ostatni wątek, żebyśmy tak skończyli jakoś optymistycznie, chciałem o, o muzy pańskie, bo muza zawsze jest dla, 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 dla artysty bardzo ważna. To chodzi mi bardzo o kobiety oczywiście. Simonetta Vespucci, Wyspódci, dla, e, e, dla Dante Beatrycze. Dla Dantego Beatrycze, dla pa, pańskiej muzy, kobiety. W pańskim życiu. Ja jestem bezpłciowy Paul, zupełnie, w tym nie nie potrzebuję żadnych mus. Tak. Nie potrzebuję. Krótka I... będzie ten, ten część <noise> rozmowy. Nie, no bo to, to, co muza, to są właśnie takie mity, które no, malarzom potrzebne są. Zresztą malarze musieli widzieć i no, namalować, prawda? Nie, ale byli tacy, co z wyobraźni malowali, no i potem już, i oni mieli no, najlepsze osiągnięcia. No teraz tak, więc tak. Do wyimaginowanych też postaci często to było kierowane. Do, do wielu mamy pisarzy, którzy no, nie interesowali się kobietami i seksem przecież w ogóle. No no, to, no dobrze bardzo nie. wielu. Niektórzy pozowali. Najwięcej właśnie pisali i pozowali tacy, którzy się naprawdę nie interesowali. I poeci, i pisarze. Tak no ja to tu orientacja jest może, płciowa nie jest ważna, no absolutnie, ale to taka właśnie, taka dodatkowa wrażliwość jest może potrzebna właśnie w sztukach no w literaturze szczególnie, ale, przepraszam, no, scenariusze też w filmach, no to i film musi być, prawda, i malarstwo tak. A w muzyce, no były, były, panie, które inspirowały kompozytorów. Gustav Mahler, tak to było. Pamiętam, no oczywiście, tam był, tam. on akurat, Alma Mahler, no, inspirowała wielu. Panów, jak wiadomo, w tym no, mistrzyni świata, prawda? Kolekcjonerka mężczyzn wybitnych. Półki. Niesamowita. A co jeszcze się okazało, że ona sama komponuje. Teraz jej utwory. Wtedy były maler lekceważył yy, inni, a, a okazuje się, że te ja słyszałem te pieśni bardzo ciekawe. Była całkiem fajną kompozytorką niesłusznie słusznie poniżano myślę w ogóle. I, I to może to właśnie, że była taką muzą wszechstronną, to jej zaszkodziło w opinii artystycznej, ale bardzo, bardzo polecam posłuchać. bo bardzo fajne rzeczy. No właśnie, to by, powoli będzie kończyć. Ja te, teraz chciałem panu bardzo uprzejmie podziękować. No i e, w, wchodzi pan. E, wiek najbardziej twórczy, no bo to właśnie Micha tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, Michał Anioł właśnie był właśnie w rozkwicie, no bo już właśnie yy, yy, sąd ostateczny w kablicy sekstyńskiej już po 60 zdecydowanie zaczął malować. Pan teraz no to czekamy na jakieś arcydzieło. No jak, absolutnie czuję siłę straszną, to się zgadzam tutaj z przedmówcą, no, no. I, i rzeczywiście no, czuję potencjał. No operę, Opera to jest już waga ciężka. To jest po prostu niesamowita. Nawet przepisać same libretto, to, to ręcznie trzeba, jakby, żeby, to już jest wysiłek niebywały. No i teraz też czuję, następną op chciałbym operę napisać. Po prostu widzę, że jest tragedia, bo nie ma w ogóle nowych oper. No to właśnie, to jest nie terrible. ma zamówień, proszę Państwa, pisano zawsze no, nie wiem, dziesięć, kilkanaście oper rocznie. Premiery, coś. W ogóle nie ma nic. Ja piszę teraz dużą operę. Jeszcze większą, cięższą, ale fantastyczny mam temat. Mam przecież, ale piszę dla siebie. Nie ma żadnych zamówień. Myślę, że nie będzie. Nie ma mowy. Jest bardzo humanistyczna dla wszystkich. Broń Boże, nieskandaliczna. Bo skandale to, to krótko krótkotrwała sprawa. Fascynacja nie mi raczej. Szybko mija. I więc wszystko by się zgadzało, ale niestety y, idą zamówienia na no, rzeczy bezsensowne, jak widzę. No, a może. Właśnie... A niestety tutaj widzę, że nie ma. Będzie rzeczy. Opera Królewska miała niedługo siedzibę, y, może, może tam. Nie, ja o operze królewskie, miałem premier, właśnie. Operę Hiob. Tam właśnie będzie, będzie budowa. No, niestety to potrwa też długo. Ale w międzyczasie można by już zamawiać, żeby był bank pomysłów, to, to, to możliwości, ja, ja, takich żeby ekspert. to była współczesna opera, żeby, wiadomo historyczne opery się grano. Bardzo piękne są i wspaniale, no, ale też by się przydało, żeby coś powstawało nowego, prawda? A tego jakby nie widać na horyzoncie. No, ale na razie widać w szufladzie i niedługo. Ja jestem optymistą i pan też jest optymistą. Ja nie. Nie. Dobrze. Ale napiszę. Ale napiszę. Może. A, a ja w kajapieko... ktoś Kiedyś. Y, ludzie, którzy decydu, decydenci w ogóle się nie, nie, nie znają na nic. Ale to, oni, tak było zawsze. Ale, nie a, krótkie... ale kiedyś było, że ktoś dawał pieniądze i, i, i to było. Proszę sobie wyobrazić, że Carmen zrobiła klapę totalną. No, no właśnie. Bizę, no. Georges bizze, umarł. Po prostu ze zmartwienia, bo jej się zadłużył. Pieniądze własne jeszcze włożył i wszystko i, i padł. Ech, no skończył żywot w straszliwych, no prawda, rozczarowaniu, depresji i totalnej rzeczy. A jest to opera. Najczęściej gra na teraz na świecie. I w no. różnych wersjach i tak, i tak. I w ogóle fantastyczne. Co utwór, co każda część, co, co aria, co, co divertimento jakieś coś tam. No wszystko genialne. No jak można było to, tak, tego, to zniszczyć? To widać... A było wiele kompozytorów, to niektórzy pewnie zazdrości szkalowali. No ja to, daj... A inni uważali, że to no, bo temat był, bo temat był. No, że To jak to? Hiszpański cygankach. To taki... Wielka miłość. To yy, tak jak, no, Ale u nas o Ukrainkach już film jest w Polsce był. Yy, nawet pisałem serial. We Lwowie dziewczyny z Zerwowa, coś takiego. W każdym razie temat yy, mam nie bulwersujący, nieskandaliczny, a mocny. Nie mogę zradzić, bo mi zaraz ewentualnie ktoś zarezerwuje sobie i będę wykluczony. Ale, ale myślę, że idealne no, wszystko i dla młodzieży, jako wprowadzenie do, do świata opery, gdzie przecież ginie w ogóle ten świat. No ale nikt się tym nie, nie przejmuje. Ja się przejmuję i podejmę kroki, odpowiedzi. Dziękuję. Dziękujemy. Krzysimier Dębski był naszym gościem.